wszystkich. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Jak wiecie, mamy dzisiaj specjalnego gościa w szkole, którym jest Józef Pawłowski, czyli odtwórca głównej roli w słynnym filmie Miasto 44. Nie tylko zresztą grał w tym filmie, ale to myślę, że wyjdzie podczas rozmowy. Cześć w ogóle. W takim razie chyba zacząć od pytania, które na pewno pan słyszał już wiele razy. Jak zaczęła się pana przygoda z aktorstwem? Tak, słyszałem to już wiele razy. To jest... będę się starał to skreślić, ale generalnie to się zaczyna mniej więcej w trzeciej klasie podstawowej, kiedy siłą zostałem wypchnięty do takiego konkursu przeglądu jednego aktora, który był koło mojego miasta. Z którego pochodzę, bo generalnie nie urodziłem się w Warszawie, tak pół wychowywałem się w Warszawie, pół w Nowym Dworze Mazowieckim, to jest niedaleko. No i zostałem tą siłą popchnięty, mówiłem rzepkę brzechwy, tak starając się to jakoś tam zabawnie odegrać. No i wygrałem ten konkurs cudem. No i tak się jakoś zaczęło, że jakby... Ja mam coś takiego, że jakoś cudem, nie wiadomo dlaczego, zacząłem iść w tą stronę. Coś mi tak mówiło wewnętrznie i uparcie dążyłem, po czym tam to różne miało etapy, miałem tam jakieś krótkie, dłuższe przerwy. No ale był taki moment w liceum, gdzie trafiłem do ogniska teatralnego Machulski, być może część z was coś o tym słyszała o tym miejscu. No i to mi strasznie poprzestawiało w myśleniu o aktorstwie generalnie, bo aktorstwo jako aktorstwo znałem z telewizji, czyli takie showmaństwo, pieniądze, gazety kolorowe i tak dalej, nie za bardzo wiedząc, co to znaczy sztuka tak naprawdę. Ognisko mi pozwoliło zrozumieć, co to jest i stąd się wziął pomysł, żeby iść w to dalej, czyli Akademia Teatralna. A później no, castingi siłą rzeczy, no i jestem tu, gdzie jestem. Ale czy to były jakieś ambicje dziecięce też, czy to się tak nagle narodziło? Znaczy wiesz, ja nie mam czegoś takiego jak ambicje takie, że sobie wyznaczam punkt, o kurna, chcę być za dwa lata tu. I się tam zaznaczam na osi czasu. Ja po prostu mam, ja się raczej kieruję instynktem, ja tak generalnie w życiu wybieram, bo czuję. I tak miałem od mało lata, że mam coś takiego, że nie do końca jestem w stanie wytłumaczyć ci wiele wyborów w swoim życiu. Ale po prostu czułem, że tak należy zrobić i tak robiłem jakoś, nie do końca wiedząc dlaczego, czasem się zapierając przeciwko całemu światu i aktorstwo nie było świadomym wyborem, tak jakby ta przygoda nie zaczęła się, o tak, kurna, będę aktorem i parłem w to, nie, to tak jakby jest przypadek, dużo w tym jest przypadku, bardzo, bardzo dużo. A później już, znaczy ten świadomy wybór zaczął się od liceum, gdzie właśnie trafiłem do Machulskich, gdzie zacząłem czytać, oglądać obrazy, nazywać sobie te rzeczy. Tak jakby ta wrażliwość i świadomość człowieku wtedy chyba się najbardziej formuje, nie wiem. No ale w każdym razie ja zacząłem dostrzegać w tym wartość, tak jakby... czyli ten komunikat, który jest pomiędzy sztuką a widzem, nie? Że możesz do ludzi gadać przez to, co robisz, nie? No to nie jest tylko flesze, nie tylko kasa, nie tylko, wiesz, kolorowe pisemka i lekkie życie, jak to wygląda z telewizora czy z kina. Tylko jest to jakaś taka droga, taka misja, którą można, na którą jest przestrzeń. Co prawda jest też przestrzeń na to, żeby wyżyć właśnie tak jak show business to pokazuje, czyli lekko, z hajsem, z showmaństwem, z, nie wiem, dla facetów kobiety, dla kobiet faceci i tak dalej, i tak dalej. Jest duża przestrzeń na to, żeby żyć za tak tanio w sztuce. Ale no, ognisko pozwoliło mi zobaczyć tę większą cenę. No i ja na razie chciałbym ją płacić, no ale zobaczymy jak to będzie. No na razie się chyba udaje. Ale bardziej dla pana ważny jest teatr, czy raczej film jako przekaźnik? Znaczy film, ja się w filmie na pewno lepiej czuję, bo jest coś takiego, że w teatrze obecnie nie wiem na ile chodzicie do teatru. Domyślam się, że różnie. Ja też w waszym wieku raczej nie... Znaczy no bardziej do opery, bo u mnie w rodzinie się raczej chodziło do teatru wielkiego, opera, balet i takie tam. W teatrze zacząłem bywać w liceum, przy czym w teatrze masz coś takiego, że jest duża przestrzeń wolności dla reżysera. Czyli generalnie możesz latać na golasa i nie do końca rozumieć dlaczego jako aktor. Możesz, nie wiem, stawać na głowie i nie do końca rozumieć dlaczego to robisz, ale reżyser po prostu tak ma być i tak robisz. No. A ja generalnie nienawidzę robić rzeczy, których nie rozumiem i robić ich tylko dlatego, że ktoś mi każe. Więc boję się strasznie teatru, zwłaszcza, że miałem jakieś takie doświadczenie, że czasem robiłem rzeczy, których nie rozumiałem. A ja nie umiem robić tak, że jakby robię coś i nie daję z ciebie 100%. A żeby dać 100% musisz kochać to, co robisz w sztuce, ja w to wierzę, i rozumieć. Więc tak jakby teatr jakimś, tak jakoś wychodzi, że go omijam raczej.
Etatu na pewno nie chcę, bo w teatrze da się pracować tak zupełnie na etat, na zasadzie firmy. Czy tam, co prawda stawka etatowa jest taka dość śmieszna, gorzej niż kasjer w Biedronce. I to w każdym teatrze tyle zarabia Gajos i tak dalej. W sensie, że masz taką stawkę etatową, to jest taki minimum i później dostajecie za każdy spektakl. No więc generalnie jak nie grasz w teatrze, a masz etat, no to zarabiasz takie pieniądze żadne. No ale dla młodego człowieka ta stawka kasjera jest czasem dość i tak miła, nie? Że jak masz bezpieczny pieniądz. No więc ja też i z tego powodu, bo kiedyś mi taki znajomy powiedział, że jak masz etat, to ci potrafi te bezpieczeństwo finansowe rozleniwić. Tak jakby uśpić twoją sztukę, uśpić twoje takie poczucie parcia na to, żeby się rozwijać. No więc ja też i dlatego przede wszystkim nie chcę mieć tego etatu, no bo nie chcę mieć pewnego pieniądza w życiu na razie przynajmniej. Ma to swoje minusy, bo nie wiem, czy myśleć o mieszkaniu, czy o czymś takim, nie mam prawa w ogóle. Ale ma ten plus, że muszę dbać o to, żeby pracować. Muszę cały czas się rozwijać i tak dalej, no bo jak się nie będę rozwijał, to nie będę miał pracy i będę musiał być już nie tylko aktorem, który zarabia jak kasjer, tylko być kasjerem. Więc ma to jakiś tam minus. No ale bardziej film, jak najbardziej, bo film jest bezpieczny, bo film musi być prawdziwy, film musi być blisko człowieka, bo jak nie jest blisko człowieka i nie jest prawdziwy, to się nie sprzeda. To z Krawkiem, to lubi pan siebie oglądać na ekranie, bo wielu aktorów mówi, że to jest rzecz, której nienawidzą. No Jezu, oni tak pierniczą trochę, no. To jest tak, że nie wiem, mi Komasa tego mnie nauczył właśnie, że sztuką jest oglądać siebie, oglądać krytycznie i jeszcze umieć o tym mówić. I to jest święta prawda, bo jak potrafisz siebie zobaczyć, mieć do siebie dystans i potrafić siebie ocenić dość krytycznie, to jest cud. A to tak samo jest w piłce, czy w sztukach walki, które uprawiam. Jak masz walkę, to sobie później puszczasz i patrzysz na swoje błędy, żeby na drugi raz ich nie popełnić, albo przynajmniej popełnić je trochę w mniejszym stopniu, nie? No więc film, generalnie to nie jest przyjemne, to jest prawda, bo masz takie poczucie, że kurna, nie jesteś w stanie, znaczy inaczej, jak oglądasz film z sobą, to nie jesteś w stanie go oglądać jako filmu, tylko to jest materiał szkoleniowy. Ale ja nie widzę jakiejś takiej potrzeby, żeby rozpaczać i jęczeć nad tym, o Boże, nie mogę siebie oglądać, no bo to tak jakby, no szkoda mojego czasu na to, żeby się użalać nad sobą, nie? No więc nie oglądam filmów, które gram jak filmów, nie potrafię się wyłączyć, tak wiesz, oddać się w 100%, pójść za historią, tylko mam cały czas takie zewnętrzne oko, że o dobra, tutaj ten coś tam sobie myślę o tym, coś źle zrobiłem, co można było lepiej i tak dalej. Ale nie płaczę strasznie jakoś wyjątkowo nad tym, jak muszę siebie obejrzeć czy coś. Chociaż nie jest to jakieś tam mega przyjemne. To w takim razie już przechodząc do tematu Miasta 44, jakie było emocjonalne przygotowanie do roli Stefana? Jak to wyglądało? A w ogóle wszyscy z was widzieli miasto? Bo wiem, że nie wszyscy. Ja tam mam takiego kolegę, co go poznałem na samym początku i wiem, że on nie widział. W każdym razie, jeśli chodzi o samo przygotowanie emocjonalne, no to żeby... to jest tak, jak robisz film historyczny, to warto wiedzieć, o czym gadasz, jaką historię opowiadasz. Nie? Jak jesteś sobie, nie wiem, Jackiem Kowalskim, nie? Który ma 20 lat, masz takiego Jacka Kowalskiego. I żeby o nim opowiadać uczciwie, żeby móc o nim opowiedzieć, już na razie nie mówię o graniu, no to przydałoby się wiedzieć, kiedy się urodził, jak się wychowywał, z kim dorastał, gdzie mieszkał, jak mieszkał, jakich miał kolegów, co czytał, co lubił, czego nie lubił, jak wyobrażał, jak myślał i tak dalej. No więc generalnie na tym też polega aktorstwo, w które ja wierzę. To jest takie trochę rosyjskie aktorstwo, czyli generalnie Stanisławski. Wam to raczej nic nie mówi, ale są tacy, jest takich dwóch, trzech, czterech w zasadzie wielkich reformatorów teatru, znaczy teatru, aktorstwa. To jest taki pierwszy, to jest Stanisławski i dalej to są jego uczniowie, albo tam wody po kisieru. W każdym razie on zmienił takie myślenie o aktorstwie, które macie na przykład Zelwerowicz, to jest taki jeden ode mnie ze szkoły, który aktorstwo pisał o aktorstwie na zasadzie, że jak grasz miłość, musisz, nie wiem, jakoś tak grać. W sensie minami opisywało się aktorstwo, a on zaczął, Stanisławski, te aktorstwo, które teraz mniej więcej mamy. Czyli wchodzenie w postać, budowanie sobie innego człowieka, którego później grasz, żeby być zupełnie, żeby inaczej, oddzielić siebie, w tym przypadku Józka Pawłowskiego, od tej postaci, którą grasz i żeby ten człowiek, który grasz niekoniecznie był Józkiem Pawłowskim w jakimś tam, nie wiem, w 100%, nie? Tylko tam i tak dalej. No i generalnie ja wierzę w to aktorstwo, strasznie mi się ono podoba. Nie wiem, czy mi się udaje je uprawiać, no ale chciałbym. No i na tym też polega właśnie budowanie Stefana, czyli czytanie od tego, wymyślenie sobie, gdzie mieszkał, na jakiej ulicy w Warszawie, jak wyglądała jego kamienica i to wszystko sobie tam, wiecie, siadasz, piszesz, wyobrażasz sobie, żeby mieć konstrukcję człowieka, dosłownie co on przeżywał rok po roku, gdzie się urodził, jak wyglądały te urodziny, jakich miał dziadków, jakie miał z nimi stosunki, czy ich w ogóle znał, jakich miał przyjaciół,
Bo na przykład jest taka scena w mieście, gdzie widzimy tego Bexa pierwszy raz. No i dlaczego ten Bexa się tak cieszy? Dlaczego on mu mówi, że stary, nie widziałem cię tyle lat, no kiedy się przestali widywać? No ja jako człowiek, który gra tam tego Stefana, muszę to wiedzieć. Bo mogę sobie to zagrać, bo to się w Polsce dość często zdarza, że się gra emocje same, nie? W zasadzie, że o kurna, teraz jestem smutny, to będę grał smutnego i... No jesteś smutny, kurna, i grasz takie papierowe nic, które najczęściej czujecie wy jako odbiorca, którzy tak jakby no, nie jesteście w stanie na to patrzeć tak jak ja, że macie jakiś taki problem, że nie do końca wierzycie, że trochę wam się nudzi, że jakby nie pochłania was ta historia, to właśnie głównie to jest ten problem, że grają emocje albo nie grają w ogóle nic, czyli papier. No więc chodzi o to, żeby mieć cały ten background, że na przykład jak weźcie sobie z prywatnego życia, jak na przykład się boicie, nie wiem, ktoś was chce okraść czy cokolwiek takiego, od razu macie wspomnienia z dzieciństwa albo z jakichś takich ciężkich momentów i tak dalej, bo człowiekowi się przewija życie. Mamy coś takiego, że się nam klatki pojawiają od razu. Jak jest stresujący moment albo piękny, albo jak się coś przyjemnego dzieje, albo chcecie myśleć o czymś fajnym, to wtedy od razu wam się skojarzenia pojawiają. I żeby zagrać kogoś uczciwie, trzeba mu zbudować te skojarzenia, te wspomnienia i to, co go budowało, to dlaczego się zachowuje, dlaczego reaguje w taki sposób. Żeby, no to więcej tak to wyglądało. Czytanie, oglądanie, słuchanie, gadanie i takie tam. Ale czy były jakieś konkretne sceny, które wymagały rzeczywiście takiego emocjonalnego... Wszystkie, wiesz? Tak? Wszystkie. Znaczy, jest coś takiego, że niektóre bardziej więcej kosztowały, niektóre mniej. Na zasadzie, że wiesz, że jest coś takiego, że rasuje ci coś mózg. Jest tak, że jak masz przyjemne życie, jest super, no to tak jakby, no to jest super. Ale jak masz z kolei na przykład już moment trudny w życiu, gdzie nie wiem, ktoś ci umiera w rodzinie czy coś takiego, no to zawsze to pamiętasz jako coś ciężkiego w swoim życiu, nie? No i generalnie tak samo masz z graniem. Jak grasz takie rzeczy, to jest ci od razu ciężej. Bo jeżeli przeżywasz to tak, jak ja w to wierzę, czyli na przykład właśnie jak mój Stanisławski czy Michał Czechow, nie mylić z tym od pisania, no to to automatycznie przychodzi ci na twoje życie prywatne, no bo używasz swoich prywatnych emocji. W sensie grasz jako, powiedzmy, nie wiem, Stefan Zawadzki, ale używasz tego, co ty masz, twojego bagażu doświadczeń, twoich wspomnień i tak dalej, nie? W sensie musisz to przepuścić przez tego Stefana, ale generalnie baterią jesteś ty, chcąc, nie chcąc, no więc to ci się rzuca na życie. Ale emocjonalnie i uczciwie trzeba podchodzić do każdej roboty, nie? Niektóre kosztuje mniej, niektóre więcej, ale wszystko trzeba robić serdecznie. Ale miałeś po tym filmie jakieś problemy, że na przykład byłeś o to, że smutny? Znaczy nie, ja nie lubię takich rzeczy gadać, więc wolę ci o tym nie mówić. Wiesz? Znaczy każdy ponosi jakieś tam swoje koszty, nie? Bo to jest, no, to jest naturalne, no, to jest tak jak, nie wiem, jak pójdziesz na trening na siłownię i zrobisz trening, no to chcąc nie chcąc będziesz miała te zakwasy. No i tak samo jest z aktorstwem, emocje też kosztują. I generalnie chyba jest tak, z tego co słyszałem kiedyś, że na przykład najwięcej spalasz, no i tam kalorii i tak dalej, właśnie w trakcie wysiłku takiego, wiesz, głowa, serce, nie? Jak ludzie się na przykład, jest coś takiego, mieliśmy to przy mieście, to sam to miałem. Że generalnie musiałem spalić tam chyba 5 kilo do tego filmu, bo ja byłem taki trochę bardziej ten większy przed filmem. Znaczy nie chodzi mi o tłusty, byłem taki do tyrany. To ważne. Jest taki efekt, który mają z reguły kobiety i faceci przed ślubem, że chudną tak w przeciągu paru dni po 3, 4, 5 kilo. Ja dosłownie, większość z nas miała dokładnie to samo, że schudliśmy po 4, 5 kilo w przeciągu tygodnia tuż przed wejściem na plan. A więc wiesz, no to już ci pokazuje, że no chcąc, nie chcąc są koszty, ale Peszek, tak, czytałem z nim o tym taki wywiad, gdzie i rzeczywiście, bo ja miałem skłonność takie, że chciałem nawet o czymś takim gadać, jakby mnie ktoś zapytał, to jeszcze było przed premierą miasta i przeczytałem ten wywiad, który mi taki dał takiego plaskacza w pysk. I ma rację, bo to jest moja sprawa. To jest cena taką, którą ja chcę płacić za to, że uprawiam ten zawód, że mam tam jakieś koszta, które muszę ponieść, nie? A przeżywanie tego za mocno i jakby podniecanie się tym, Boże, jak ja to przeżyłem, że zagrałem w tym filmie, no to już jest nieuczciwe, no bo tak jakby ja muszę to zrobić i muszę mieć ten bagaż jakiś tam po, żeby wykonać swoją pracę uczciwie i żeby móc z wami tu stanąć i gadać. Nawet jeżeli wam się film nie podobał, nie? To ja wiem, że ja włożyłem to, co miałem, najwięcej, ile mogłem i tak dalej, ile się dało. I dzięki temu mogę z wami uczciwie gadać, nawet jeżeli wam się film nie podobał, bo ja wiem, że ja swoją robotę zrobiłem najlepiej, jak umiem, nie? A przeżywanie jakichś tam kosztów i tak dalej, no to jest kretynizm. No to tak jakby, nie wiem, facet od budowania domu wżalił się, że mu płytki zostały, no. Że nie wszystkie złożył na, wiesz, tam ułożenie tam w łazience czy gdziekolwiek. No takie jest życie, no. Każdy płaci. A co do planu filmowego, to jaka panowała na nim atmosfera? Świetna. To ja mam jakieś tam już doświadczenie z planami filmowymi. Większe, mniejsze, no kwestia z kim stanąć w szranki, ale generalnie była niesamowita, wiesz, bo w Polsce, jak zresztą wszędzie, tak samo mówię, nie lubicie nadgodzin w szkole i tak dalej, dodatkowych lekcji, no nienawidzi się tego. A już na planie filmowym, gdzie masz, no jest to dość
fizyczna praca dość mocno, zwłaszcza dla tej ekipy technicznej, no to nienawidzi się tego. Tak dosłownie, że się daje o tym znać, daje się czuć wszystkim dookoła, że ktoś jest wkurzony na to, że siedzi kolejną godzinę, a u nas było normą, że my skończyliśmy generalnie pracę o czasie 3 razy na 60 parę dni, prawie 90, nie? Z reguły mieliśmy po dwie nadgodziny, czyli u nas trwał 14 godzin plan zdjęciowy. My wchodziliśmy rano i wychodziliśmy po 14 godzinach. A także było źle i także było czuć, że jest źle, że wszyscy są wkurzeni, było chyba raz, ale to wtedy siedzieliśmy chyba 18 godzin. Więc już wtedy wszyscy byli, i to był taki jeden dzień, że rzeczywiście wszyscy byli wściekli na to, że siedzimy 18 godzin, bo do tego jeszcze czekaliśmy tam, tak nie robiąc nic w zasadzie. Ale generalnie to jest niesamowite, że ci ludzie wszyscy wiedzieli, że robimy coś takiego wyjątkowego, nie? I że to było czuć te energię tam w pracy. Jak ja miałem swój gorszy moment, to był taki jeden Janek, loader. Loader to jest nazwa funkcji, jak macie w kamerę, jak się robi na taśmie, to jest coraz rzadsze. Czyli inaczej. Film robi się na płycie, w sensie na dysku, czyli tak jak na komórce, nie? Tylko że macie świetną komórkę i wam na pamięć nagrywa na kartę. Albo robi się na taśmie. To już jest strasznie stary sposób, w sensie no, raczej tego nikt nie robi, bo jest cholernie drogie. A już jak macie takich reżyserów pokręconych typu Komasa, który uwielbia dublować, czyli każdy metr taśmy kosztuje parę tysięcy, on tam chyba kilka kilometrów tego zużył. No i tam już on pamiętam, że chyba po pierwszych 20 paru procentach filmu on już był w połowie taśmy, którą mieli przeznaczyć na cały film. No więc generalnie możecie sobie wyobrazić, jaki producent był szczęśliwy z tego powodu. W każdym razie, loader to jest taki typ, który ma taki specjalny namiocik czarny i tam wkłada paluchy, wkłada tam taśmę, ładuje ją w taką jakby puchę, gdzie macie dwie rolki, jedna puszcza taśma, a druga no jakby... Tu macie czystą taśmę, tu macie jeszcze nic. No i w ramach nagrywania to tak tutaj się zapętla i macie coraz więcej, a tu się wiadomo, zmniejsza ta ilość tej taśmy. No Janek był jedyną osobą, która się nigdy nie zdenerwowała i każdy jak miał problem z nadgodzinami, to właśnie szedł do Janka i Janek wszystkich pocieszał, mówił, że to będzie fajne, tam nie przejmuj się i tak dalej. Ja jest taki malutki, jest śmieszny. Janek był takim właśnie pozytywnym duchem, choć generalnie wszyscy mieli taki. Tak, ale ogólnie jak się pracowało właśnie z Bartolą? Znaczy wiecie, ja mam to nieszczęście, że ja go znałem go 3 lata przed rozpoczęciem zdjęć, no więc ja go traktowałem jak kolegę, który jak mnie wkurzał, to mówiłem, żeby uciekał. Albo takie rzeczy, jakieś takie bardziej, no tak po męsku mówiłem, więc to też jest trochę tak, że jak pracujesz z kumplem, to zawsze nie jest taka praca, wiesz, twórcza. Ja nie potrzebowałem z nim gadać o robocie, bo wiedziałem mniej więcej, o co mu chodzi od samego początku i my mieliśmy komunikację w zasadzie bez słów. On mi przychodził, mówił jedno słowo albo jakieś takie rzeczy i przede wszystkim dbało o to, żebym się nie spinał, żeby mi za bardzo nie zależało na takiej zasadzie takiej właśnie spiny. On mi powtarzał jego zresztą o to tylko prosiłem. Jak mi zaczynał robić uwagi, to raczej wolałem, żeby wracał do takiego pięknego słowa zdania, którego mnie nauczył po angielsku, to jest let it go. I trochę w to wierzę w sztuce i to już mnie wcześniej jeden profesor uczył mnie w akademii. Jest coś takiego, że jak sobie wyobrazicie skok do basenu i w ten moment, w którym wpadacie do wody, to jest tak mniej więcej już w sztuce i trochę ja w to wierzę. Jak już wy macie tylko skoczyć, a dalej być otwartym na tą wodę, która tam będzie w tym basenie. I to, co sobie... I wy nalewacie tam wody przez całą swoją okres, gdy się przygotowujecie do pracy nad tym filmem, na przykład nad miastem, to wszystko to, co ja przeczytałem i tak dalej, co tam napisałem, wymyśliłem, to jest ta woda. Ale skok muszę wykonać, ja dalej już po prostu pozwolić się prowadzić temu, co tam nazbierałem. Bo jeżeli będę chciał, nawiesz, tam na siłę się tam wykręcać, no to sobie kark połamie. No więc on mi powtarzał tylko let it go i tak sobie pracowaliśmy. No więc było cudownie. Krótko, nie wiem. A przygotowaliście się jako ekipa pod względem historycznym? Mhm. Tak. I na czym to polegało? Poza tym, że mieliśmy coś... Znaczy to jest akurat ciekawa historia. Było coś takiego jak obowiązkowa lista lektur. Mieliśmy taki tam spis, tam nie wiem, powiedzmy 8-10 tytułów. Mniejsze, większe, no nie ma to znaczenia. W każdym razie Janek to w pewnym momencie rzucił na maila, zrobił taki do wszystkich i tam wrzucił. No i później dodawał kolejne osoby. No i w jakimś momencie to powstało coś takiego jak grupa mailowa, tak sobie to nazwijmy. I zrobiła się taka wewnętrzna rywalizacja. Ja pamiętam ten moment, bo to chyba mniej więcej ja nawet chyba zacząłem.
Bo było tak, że on rzucił, później ktoś rzucił jeden artykuł, później Szuchart Tomek rzucił jakieś tam w ogóle zrzucone tam chyba z 30 utworów muzycznych z tamtych, bo tam nazbierał, gdzieś tam to wrzucił na jakiś link i rzucił, że tam jakby wykazał się swoją tą robotą, więc ja uznałem, że no ja nie mogę być gorszy. No i później to było tak, że już chyba przez 2 czy 3 tygodnie wszyscy się zarzucali, żeby ktokolwiek, żeby każdy cokolwiek wrzucił na tego maila. No więc my już w momencie rywalizowaliśmy na to, kto więcej wrzuci i więcej przeczyta, no więc jakby to był element, który też był fajny, taka wewnętrzna rywalizacja, która pozwoliła się nakręcić na to, żeby im jak najwięcej wiedzieć. No i poza tym były też przygotowania spotkania z powstańcami. I tam wiesz, każdy, kto się wcisnął, ten miał więcej. Bo ja na przykład udało mi się tam wcisnąć do takiej pani Paulinki. Ona jest z batalionu z Łośka, i teraz jest wstyd, bo ja nie, zawsze są dwie wersje jej nazwiska, ale jedna z nich jest słuszna. Anna Jakubowicz albo Jakubowska. Nigdy nie pamiętam, już się ośmieszyłem nawet w telewizji, myląc nazwisko, ale no, takie życie. No i wiesz, mieliśmy właśnie spotkania grupowe lub się udawało nam wcisnąć na indywidualne, to mi się właśnie udało. Mieliśmy spotkania chłopcy na mężczyzn z powstania, dziewczynki na panie z powstania. Mieliśmy też spotkania z jednym takim panem powstańcem, który był strzelcem. To jest dość... W ogóle nie wiem, czy wiecie, w powstaniu jest tak, że nie operuje się słowami typu zabity, nie zabity, tylko potwierdzony, niepotwierdzony. To, że do kogoś strzeliłeś i go trafiłeś, nie znaczy, że go zabiłeś. Jest na przykład mnóstwo powstańców, którzy strzelali, a nie mają ani jednego potwierdzonego, czego chociażby jest pan Edmund Baranowski. Boże, jak on się dowie, to mnie zabije, ale generalnie jest, on jest teraz wiceprzewodniczącym Związku Kombatantów Powstania Warszawskiego i pułkownikiem Wojska Polskiego. No i generalnie on nie ma ani jednego potwierdzonego, strzelił tylko raz i raz trafił, ale też widział, jak sanitariuszka zabierała tego typa. No i generalnie, więc on funkcjonuje jako osoba bez żadnego potwierdzonego, nie? No i mieliśmy właśnie takie spotkanie z takim panem powstańcem, takim furdupelkiem strasznie śmiesznym, który właśnie był takim raczej dobrym wariatem. No i miał tam paru potwierdzonych, ale właśnie pokazywał nam, jak się trzyma broni, taki wigor, który oni mają, w sensie taką energię. On jak wziął broń, to było w moment. I stał i już nam prezentował, nie? Więc to jest coś niesamowitego, jak oni mają w momencie... W ogóle generalnie ich żywotność jest taka absolutnie dla nas obca. My tu nie wiemy nic o życiu i energii przy nich. To jest coś niebywałego. Taka propo. A która z historii najbardziej na ciebie wpłynęła, które usłyszałeś? Mhm. O Jezus. Zabawało to właśnie ten pan, mały, śmieszny. On opowiadał, że jak dostał w dupę, za przeproszeniem, to był strasznie rozgoryczony tym, że jak on się wytłumaczy, że dostał akurat w tyłek. No i to jest takie ten, ale jeśli chodzi o te wzruszające, to przerażające i strasznie smutne było to, jak opowiadał pan Edmund Baranowski o tym, jak oni wychodzili z Pałacu Krasińskich, no i tam zostawiali. Nie wiem, czy w momencie, w którym przechodzili kanałami na Śródmieście, no to tam jest koniec sierpnia, oni mnóstwo kolegów zostawili rannych, którzy wiedzieli, że nie przeżyją przejścia przez kanały, dwa im utrudnią przejście, a trzy i tak zginą, w związku z tym oni byli zostawiani. Ale no dla nich to pewne było to, że i tak nie przeżyło, bo Niemcy wtedy szli dirlewangerowcy, Wola Starówka, no i tam czyścili co się dało i wszystkich, włącznie z domami starców, gdzie gwałcone były staruszki i staruszkowie i tam ginęli w trakcie tych gwałtów. No generalnie nie chcę wam tu za dużo smutnych rzeczy opowiadać z powstania, ale i oni ich zostawiali, wtedy ci koledzy mówili, koledzy nie zostawiajcie nas. No i mieli takie łzy w oczach, tamci kumple, no wiadomo, wszyscy zginęli. I później Edmund Baranowski spotkał dwie czy trzy matki kolegów właśnie, których sam zabrał do powstania i właśnie te matki mu wypominały, że to przez niego, bo to on ich zabrał do powstania. I wiesz, i to jest taki... I wtedy Edmund Baranowski, zresztą to się da znaleźć na wizji. Właśnie mówi, że jak ja mogę z tym żyć, nie? Też sam miałem z nim przyjemność wielką w dniu konferencji, gdzie nas ogłaszali, kto kogo gra. To poszliśmy razem, ja, pan Edmund, i jeszcze pani z Telewizji Polskiej, poszliśmy na miasto Ruin, to się to tak nazywa. No i ja przed miastem, no w zasadzie po starej Warszawie, w wyobraźni poruszałem się dość nieźle. Zwłaszcza w Śródmieście, Starówka i trochę Mokotów. A Żoliborz, no to znam tak trochę jak własną kieszeń. No więc generalnie, idąc tam, miałem takie poczucie, że chyba sobie nie poradzę z tym. Bo to chodziło o to, żebyśmy ich poprowadzali tam do materiału. No i powiem ci, zaczęło mi się tam wow i zacząłem poznawać i poszedłem tam. No i tak mi się włączyło takie przewijanie tematu. No i tam zacząłem gadać to, tutaj, ten i tak dalej, wymieniam i nagle patrzę, że mu się łza w oczach kręci, że jakby wie, że ja to wiem. Że to jest dla niego, że ktoś w ogóle pamięta o tym.
I takie tam ma. Takie trzy historyjki. Czyli w takim razie ogólnie historia powstania warszawskiego jednak intensywowała się przed zaczęciem pracy nad Muzeum? Znaczy to już konferencja była, wiesz, 4 miesiące, czy tam 5 miesięcy po tym, jak ja się dowiedziałem, że robię miasto. W ogóle miasto robiłem 3 lata generalnie, bo ja miasto miało powstawać 3 razy, 2 razy spadło. To się tak w języku filmowym mówi, że odcięli pieniądze, więc miasto przesunęli. Tam różne były problemy produkcyjne, no, ale generalnie już po pierwszym roku castingów byłem w obsadzie, przy czym miałem grać Beksę, który się wtedy nazywał trochę inaczej, nazywał się Kasta i trochę jego historia inaczej wyglądała. No a w każdym razie ja jakoś w temacie funkcjonowałem przez 3 lata, zanim zaczęliśmy zdjęcia. Ale czy wcześniej tak trochę mnie interesowała, zwłaszcza od 60. rocznicy, gdzie Lech Kaczyński, o ile się nie mylę, zrobił takie dość głośne, duże obchody w Warszawie. Włącznie z koncertem na Placu Powstańców, to jest tam przy Prudencialu. No i tak było dość hucznie i wtedy powstało Muzeum Powstania Warszawskiego. No i tak jakby ten temat wtedy zaczął żyć w mojej głowie. Nawet napisałem jakiś scenariusz na ten temat, który został zrealizowany, żenujący strasznie. No ale no, każdy musi popełnić czasem coś niedobrego. A czy podczas kręcenia Miasta 44 zastanawiałeś się nad tematem patriotyzmu? Znaczy wiesz, ja generalnie od dziecka jestem wychowywany jakoś w tym temacie, tylko to też zależy, co rozumiesz przez patriotyzm, bo ja jakby to cały czas w moim rozumieniu ewoluuje, nie? To ja miałem różne wizje, różne pojmowania patriotyzmu i różne sposoby realizacji tego patriotyzmu, więc no to kwestia, o który moment w życiu pytasz, no. A tak jakby... przed filmem i po filmie? Przed filmem? Ja chyba przed filmem miałem dość taki, dość gruby patriotyzm, taki w ogóle niekrytyczny, taki bardzo na zasadzie jeźdźca bez głowy, może nawet nie klapki na oczach, nie? Na zasadzie, że patriotyzm Polska, pozbawione to było krytyki, nie? Takiej samokrytyki. A samo powstanie i spotkanie z powstańcami pozwala ci dostrzec tak jakby taką krytyczną miłość do ojczyzny. Na zasadzie, nie wiem czy wiecie, co to jest akcja Dziś, Jutro, Pojutrze. Szare Szeregi robiły taką akcję i generalnie jak wprowadzali dzieciaki, no młodzież, no dla was to no już no starszych od was mniej więcej. Akcja Dziś, Jutro, Pojutrze polegała na tym, że żeby jak najdłużej, jak najdłużej po prostu trzymać ludzi i dzieci i młodzież i tą starszą młodzież od broni, jak najdalej, jak najdłużej się dało. Jak założenie akcji Dziś, Jutro, Pojutrze polegało na tym, że bardzo, bardzo mocno skupiamy się na dziś, czyli tajne komplety, szkoła oficerska, czyli Agricola i tak dalej, i tak dalej, dość mocno. Tam do broni dopuszczamy chłopaków i tam chyba nawet dziewczyny też, w okolicach 21 roku życia, później to się wiadomo zacierało. Ale akcja Dziś, Jutro, Pojutrze polegała na tym. Dzisiaj uczymy się, szkolimy, żeby jutro zbrojnie wyzwolić ojczyznę, a pojutrze czynimy ją, odbudowujemy ją, czynimy ją piękniejszą, uczciwszą i tak dalej, i tak dalej. O czym chociażby świadczy, nie wiem czy kojarzycie, kto to był Karski. Pewnie nie, bo ja też niedługo nie wiedziałem, kto to był. W każdym razie, to był taki jeden z najsłynniejszych polskich w ogóle totalnie emisariuszy. On przeniósł na zachód informacje o getcie, o obozach koncentracyjnych, o tym, że są ludzie zabijani i tak dalej, i tak dalej. Patrzenie na miłość do ojczyzny i na patriotyzm było takie krytyczne i twórcze. I ja jako ten szczyt taki przed miastem, może nie wiem, czasem jeszcze, kiedyś tam raz na pewien czas też to mam, nie wiem. Byłem skupiony tylko na tej miłości do ojczyzny, ja to kocham Polskę, jestem takim patriotą. A oni pojmują miłość do ojczyzny przez samorozwój. Przez to takie pozytywistyczne myślenie. Na zasadzie im ja będę mądrzejszy, im ja będę lepszy, im ja będę, wiecie, uczciwszy i tak dalej, te wszystkie pozytywne idealistyczne cechy, tym mój kraj będzie automatycznie lepszy, tym moje podwórko będzie lepsze, tym będę dawał lepszy przykład. I na tym polega ich patriotyzm i dla mnie to jest też super, bo dzięki to jest nie tylko patriotyzm taki polski, ale generalnie światowy. I taki patriotyzm chciałbym uprawiać teraz, bo łatwo jest muczeć i wiesz, krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, no więc tak jakby sam na siebie patrzę, jak dość często jakieś slogany wykrzykiwałem, będąc młodszy. No i domyślam się, że jakby przyszło co do czego, to raczej bym radośnie się tam bał, a nie coś robił. Więc lepiej skupić się na tym, żeby jak najlepiej budować siebie samego, dzięki temu ludzi dookoła siebie,
dawać przykład, być coraz lepszym, nie wiem, ja dajmy na to w aktorstwie, ktoś tam dajmy na to, nie wiem, w inżynierii, w leczeniu, w byciu pielęgniarką i tak dalej, bo w każdym zawodzie można być pięknym człowiekiem i wiesz, i czynić świat piękniejszy, nie? No i to jest ten patriotyzm, który, tak ja rozumiem ten patriotyzm powstania, nie? Tak jakby ich głównym punktem nie było, wiesz, zginąć w 44 w Warszawie, nie? Oni chcieli przeżyć to powstanie, żeby później móc, wiesz, żyć i wiesz, i czynić tę Warszawę, tę Polskę piękniejszą. I tak jakby to jest też jakaś taka patologia pojmowania przez nas patriotyzmu, nie? I sam się na tym złapałem parę razy, nie? Że jakby nie myślimy o tym, w ogóle o naszej historii jakoś tak kreatywnie. Tylko mamy poczucie takie, że o kurna, najwyższą kategorią patriotyzmu to jest umrzeć dla ojczyzny. Owszem, to jest wielka rzecz. Przy czym większą, znacznie wyższym dla mnie i wydaje mi się, że dla powstańców też, jest żyć dla ojczyzny. Tylko nie siedzieć na ławce, co mi się zdarzało i wiesz, jarać szlugi, pić i nic nie robić i pąki zbijać, tylko robić coś, twórczo działać dla tego świata, dla tego kraju, nie? I to jest patriotyzm. Bo jak zginiesz dla ojczyzny, no to cię nie ma, no to tak jak już nic nie zrobisz, nic nie popchniesz do przodu. I to jest w sumie super, no umarłeś dla ojczyzny, no. I ja, broń Boże, nie odbieram nikomu żadnej chwały za to, bo to też jest, trzeba mieć no, niesamowitą odwagę, żeby pójść do walki i tak dalej, ale myślę, że każdy z nich, gdy miałby do wyboru, 1 września 1939, przychodzą Niemcy, czy żyjemy dalej w wolnym kraju, rozwijamy się, no to myślę, że każdy z nich by wybrał tę wersję, wiesz, w wolnym kraju, gdzie mogą się rozwijać. Zresztą to jest też niesamowite i to bym wam radził zapamiętać, bo ja się zorientowałem, mając 24 lata, czy tam 23, no i dość późno. Ale generalnie, jak się tak spotkacie z powstańcami, czy w ogóle wam polecam wejść na stronę Muzeum Powstania i poczytać trochę, tam jest kronika wywiadów mówionych, bodaj to się tak nazywa, to jak oni patrzą na, wiecie, na naukę, na czerpanie z życia i tak dalej, nie? To jest coś niebywałego, bo to, jaką oni mają takie parcie na to, żeby rozwijać się, nie? Prawda jest taka, że wiecie, mamy chwilę tutaj, nie? Na tej ziemi, nie? I generalnie to zdychając będziecie mieli albo co wspominać, albo nie. Albo będziecie, wiecie, piękni i będą za wami płakać, albo będą się cieszyć, że zdechliście, no. Więc tak jakby nikt wam czasu nie da drugi raz. A oni o tym wiedzą, nie? Bo tak jakby byli na krawędzi. I warto jest to, żebyśmy dbali o to, żebyśmy nie musieli być na krawędzi, a żebyśmy potrafili cenić życie tak jak oni i tak jakby ten czas na rozwój. No. Tyle chciałem powiedzieć. Zmieniło ci się postrzeganie Warszawy jako miasta? Nie. Absolutnie. Ja to miasto kocham jak szalony, zabiłbym za nie. To jest moje miasto i to jest jedno z, mam chyba dwa miasta, za którymi tęsknię zawsze, to jest Warszawa i Londyn. Tak jakby Londyn też uwielbiam, kocham z całego serca. Mam tam ciocię, która mieszka tam od II wojny światowej. Była razem z z żołnierzami Andersa, przeszła tam, wiesz, z Syberii, Indie, Afryka i tam Londyn, no i tam została i tak dalej, i tak dalej. No nieważne, w każdym razie mam tam rodzinę, więc tak jakby to mi się miejsce super ciepło kojarzy. No Warszawa i Londyn, tak jakby nie jara mnie w ogóle jakieś te Hiszpanie i tam Włochy i tak dalej. I Londyn, no i Warszawa. Więc jak to miasto kocham, zawsze je kochałem, zawsze podziwiałem, zawsze czułem. Też lubię to, że to jest kapryśne miasto, lubię to, że nie daje ci miłości za darmo, że jak nie dbasz o to miasto i nie kochasz go, no to ono ci wypluje, cię zżuje cię i cię zgniecie, nie? I to jest fajne, ja nie lubię, jak jest za łatwo, nie? Więc to jest, uwielbiam to miasto, nie? Ale absolutnie nic mi się nie zmieniło. Co najwyżej mi się zmieniło to, że wiem, gdzie co gdzieś kiedyś stało. No to wiedza mi się zmieniła, ale stosunek nie. Dobrze. A czy nie boisz się, że zostaniesz zaszufladkowany i na zawsze już kojarzony z tymi wszystkimi filmami o tematyce historycznej? Znaczy powiem ci tak, w Polsce raczej nie robimy filmów współczesnych, to jest jedna rzecz. Przede wszystkim robimy filmy kostiumowe, o czym ci świadczy chociażby aktualnie Religa, który ci wyszedł, Bogowie. Nie idźcie na ten film, oni nam box office psują. Box office to jest lista widzów. No to generalnie wciąż, chcesz czy nie chcesz, to jest film historyczny. Ja zrobiłem ostatnio taki, znaczy no ostatnio, tam jakiś czas po mieście film współczesny, ale generalnie jak sobie popatrzysz na listę premier, to masz strasznie mało filmów o tematyce współczesnej, więc w Polsce to jest tak, wiesz, szufladka, nie szufladka. A swoją drogą mam to tak głęboko w nosie, tak głęboko, że sobie nawet nie jesteś w stanie tego wyobrazić. Co mnie to obchodzi? Nie, bo chodzi o to, no Jezu, no mogę się nad tym zastanawiać i teraz głowić. No inaczej, ja w ogóle nie wychodzę z założenia, że warto się martwić o to na zasadzie, o Boże, czy ja na pewno mam to zrobić? Nie wiem, jak czuję, że mam, że tak jakby coś mi to da, że mogę komuś coś dać, to robię. No i nic mnie nie obchodzi, co sobie o tym pomyślą inni czy coś.
No na tej zasadzie ja nie chcę żyć bezpiecznie po prostu. Nie interesuje mnie zdanie innych, jeżeli ja ich nie ranię. Znaczy inaczej, jak swoim zachowaniem wchodzę na czyjąś przestrzeń i zaczynam go ranić lub krzywdzić, to nie, to się chcę z tego wycofać. Ale jeżeli ja jestem w swoim podwórku, robię to, co chcę, robię to uczciwie, nikogo przy tym nie krzywdzę, jeszcze chcę komuś przez to coś dać, to waraj no to, tej szufladki i tak dalej. Niech mnie szufladkują, mam to tak głęboko w nosie, no to niech mnie zaszufladkują. No i co mnie to interesuje? Nie, po prostu nie wiem. To jest, wiesz, bo to jest tak jakby, to jest, nie wiem czy polskie, ale generalnie mamy na świecie mentalność taką, że kurna, dawaj go do szufladki, tu i dalej, tu niech stoi w tym kwadracie. No to niech mnie stawiają. No i teraz jest sprawa taka, albo ja sobie mogę życie marnować na myślenie o tym, wiesz. I to tak samo wy, że Boże, tego nie mogę zrobić, bo co powie babcia? Moja, na przykład moja babcia, znaczy nie, kocham ją jak szalonej i niech ktoś powie złe słowo, to zatłuka, ale generalnie mam dwie babcie i nie mówię, mam też babcię aktorkę, nie mówię o takiej mojej drugiej babci, która generalnie do tej pory nie patrzy miło na ten, że jestem aktorem. I tak jak ma krzywdy stosunek, kiedyś było jeszcze gorzej. No ale generalnie mogłem się, o kurna, to chyba będę inżynierem, jak babci się nie podoba. No i byłbym tym inżynierem, być może nawet bym zarabiał kokosy, bo zawsze to lubiłem, jakieś takie myślenie techniczne. No ale no kogo to obchodzi? No wiesz, po co marnować życie na myślenie takie w ten... Znaczy wiesz, bo ja absolutnie nie piję do ciebie, ale generalnie wystrzegajcie się takiego myślenia, bo sobie życie zepsujecie, nie? Kierujcie się sercem, a dzielić takie szufladki. Niech cię szufladkują, ale będziesz przynajmniej szczęśliwa w swojej szufladce. Tak, teraz mówiłeś o swojej babci, a twój dziadek był mistrzem olimpijskim. I czy mógłbyś nam trochę opowiedzieć o tym, jak oni na ciebie wpłynęli? Nijak. Serio. Nie, bo nawet ostatnio miałem taki wywiad na ten temat, pierwszy taki wywiad o babci właśnie i o dziadku. Dziadek, jeżeli na mnie wpłynął, to nie szermierką, której nie mogłem uprawiać, bo mieszkałem za daleko na mój stan finansowy jako dzieciak, żeby uprawiać sport. No było tak jakby, nie stać mi było na to, żeby dojeżdżać do Warszawy codziennie. Jak chcesz trenować szermierkę, to musisz być na planszy codziennie. No to jest mega trudny sport. I trzeba być szósty rok życia, czy tam powiedzmy ósmy, dziewiąty i już tyrasz na planszy. No chyba, że jesteś mega kotem, to może 10 lat, jak masz, to musisz wejść na planszy. No ale generalnie tak jak z baletem. Nie, w tej kategorii absolutnie nie, poza tym, że było super, mam dziadka takiego. Wiesz, jakby jak się wychowujesz w takiej świadomości, że masz takiego dziadka, to na tobie to nie robi wrażenia. Może też mam dlatego coś takiego, że na mnie, jak widzę jakichś znanych aktorów czy coś, i też miałem tak w dzieciństwie, to w ogóle. Na mnie to mam tak, jakbym przechodził koło szarego człowieka. Bardziej chyba na mnie uliczni raperzy działają. Jakbym zobaczył Popka, to mi się podekscytował. To możliwe. Popek Monster, nie znacie go? Ja znam. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest, nie mam tylko Panem Mordę. Zawsze chciałem mieć takie skaryfikacje jak on, naprawdę. Jak byłem mały, wy pewnie nie kojarzycie, była taka bajka Songo. Nie kojarzycie? Jezus Maria. W każdym razie Songo i jego kumple mieli takie pocięte mordy. Ja zawsze chciałem mieć tak samo, naprawdę. No ale no nie mogę. Teraz za bardzo. Ale naprawdę chciałem tak. Wracając do dziadka, dziadek na mnie bardziej wpłynął tym swoją działalnością polityczną. Zadziwię, że był agentem i tak dalej. I tak jakby to jest coś takiego, co mnie formułowało i kierowało na jakąś stronę, nie? Jakby ta moralna strona moich dziadków na mnie działała, a nie to, co zrobili. I w ogóle na mnie jakoś to dziecka nie robiło wrażenia. Nigdy nie patrzyłem na... Znaczy to też jest trochę błąd, bo jakby byłem za mały, żeby to zrozumieć. Jakbym miał teraz, jakby oni dalej żyli, ja bym był w tym momencie, w którym jestem, to bym chciał z nimi pogadać zarówno z dziadkiem o presji w zawodzie i tak dalej, albo z moją babcią o tym samym, nie? W zasadzie jak sobie radziła, co tak dalej, i tak dalej. Poradzić się jej o książki, ale no już tak jakby no, przegapiłem ten moment, bo byłem za dużym szczylem, nie? Albo nie do końca widziałem pewne sprawy tak, jak można by. No bo chłopcy dojrzewają później, podobno. No więc nie, jakoś tam pod kątem zawodowym na mnie nie wpłynęli, jeżeli już coś tu moralnie, jakby emocjonalnie i tym, kim byli w podejściu do życia. W rodzinie wiem, że masz też brata, aktora. Mam, nawet mam dwóch braci i dwie siostry. A czy falowała tam jakaś rywalizacja związana z sezonem? Nie, absolutnie. Ja mam jeszcze młodszego brata, który też kiedyś zagrał w filmie główną rolę i w serialu jedną z głównych ról. Jak był takim knypem, na casting pojechałem ja, ale jego wybrali. Więc to był taki moment, gdzie rzeczywiście czułem rywalizację. Bo pamiętam, jak byliśmy na działce, takiej naszej, takim domku dziadka, gdzie czekaliśmy na wyniki tego castingu. Ja byłem święcie przekonany, że to ja wygram. No nie wygrałem. I wtedy rzeczywiście czułem zazdrość. To uczciwie mówię, że jakby było mi źle z tym, że to on.
A jeśli chodzi o teraz, jak powiedzmy do momentu, gdzie jestem dojrzalszy, no to nie, wręcz tak jakby to też jest super, że na przykład teraz Stefan robi, a ja nie robię od jakiegoś czasu, powiedzmy. I to też jest świetna lekcja dla mnie pokory, świetna lekcja miłości do brata, żeby go wspierać w tym, żeby nie być zazdrosnym, a jeżeli jestem nawet zazdrosny, bo tego się nie da do końca wyzbyć, no to być tak twórczo zazdrosny, w zasadzie, że nie, że mu złożę, czy ty chami, ja ci kurna skopię dupę, tylko mu, że mam coś takiego, że też mi porobi, no ale on robi, więc super, trzeba jego wspierać, a swój ból tam, wiesz, schować pod nogę, pod dywan. Uczycie się też czegoś od siebie? Ja jestem za dobry, żeby się od niego uczyć, wiesz? Nie wiem. Wiesz, to jest śmieszne, bo ja na przykład, jak on był w szkole na egzaminach, bo u nas jest coś takiego, że co semestr mamy, robimy jakiś tam spektakl, znaczy taki pokaz scen, mówimy wiersze, tam kwestia, na którym roku jesteś. Ja byłem na Stefana egzaminie tylko raz w przeciągu 4 lat. I to był egzamin z prozy, jego pierwszy egzamin, w ogóle pierwszy. I na ten egzamin poszedłem rzeczywiście. Później byłem dopiero na jego spektaklu dyplomowym, czyli 3,5 roku później. I już na drugim nie byłem i na trzecim nie byłem. Więc generalnie jakoś tak wychodzi, że ja nie za bardzo go oglądam. Nawet tego serialu nie widziałem za bardzo, chyba widziałem tam jakieś 15 minut urywek. A już to leci ile? 2 miesiące? No więc jakoś tak wychodzi, że nie za bardzo patrzymy na siebie, znaczy ja to, bo Stefan akurat widział większość moich rzeczy, jestem świnią. Ale ja mu bardziej mówię tak, bo jestem takim idealistą zawodowym, więc ja mu bardziej gadam pod tym kątem. Jak sobie gadamy o zawodzie, czy o podejściu, jakimś. Bo ja też z kolei na przykład mam tak, że ja się ze swoimi stresami czy tam problemami borykam raczej sam, a chyba Stefan często tam ze mną gada, w zasadzie o swoich. Nie wiem, jakoś to tak wychodzi, że zawodowo jakoś, jak sobie pomagamy, to bardziej idealistycznie w podejściu do samej roboty, a nie w samym, wiesz, że siadamy i mówimy o to jest źle i tak dalej. Nie. To takiego czegoś nie ma, jest bardziej rozmowa moralna na temat zawodu i podejścia do pracy. Teraz może przyznać mi pytanie publiczności. Możemy pogadać o popku. Bo tam widzę, że wy o czymś gadacie. O popku możemy pogadać. Nie gadaliśmy o popku. Naprawdę gadaliście o popku? Tak. A co mówiliście? Dominik się pyta, kiedy jest jego koncert. On nie gra koncertu, wiesz? Nie, on z założenia nie gra koncertów. Serio, oglądałem z nim wywiad, gdzie mówi, że on nie gra koncertów. Po swoim Monsterze 2 zagra może jeden koncert, a tak to nie, bo to nie jara. Więc musisz lecieć do Londynu, albo już to zagrał i w ogóle nie zobaczysz. Przykro mi. Słucha. Oglądałeś. Aha, nawet 6 razy. Wiesz, nigdy nie ma czegoś takiego jak potrzebne, niepotrzebne. Wiesz, ja bronię strasznie kina, które jest autorskie, nie? W Polsce mamy coś takiego jak bezpieczne kino, bezpieczny model kina. Zobacz sobie, przejdź sobie przez większość filmów, znaczy jak będziesz miał kiedyś czas i parcie na to, co wątpię, ale no generalnie przejdź, nie, bo to jakby ja sam bym tego nie zrobił, więc, a jestem w tej branży, to generalnie przejdź sobie, nie wiem, powiedzmy, weź sobie 6, 7 najgłośniejszych filmów, powiedzmy 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, obejrzyj sobie jeden po drugim, przeciągnięciem 2-3 dni i postaraj się znaleźć różnice w pracy na kamery, czyli na przykład właśnie w rodzaju zdjęć, w środkach, których się używa, zorientuje się, że prawie nic się nie różni. Masz tylko różnicę w historii, trochę różnicę na przykład w kolorze, na przykład, bo jest coś takiego, że na kamerę później jak wywołasz te wszystkie zdjęcia, to rzucasz jakiś taki kolor, nie? Taki na zasadzie, jak masz filtry na Instagramie, ja tego nie używam, ale jest chyba coś takiego jak filtry. No, to jest coś takiego, nie? To się rzuca też na filmy, żeby jakby narzucić temu jakąś tam delikatną starość zdjęć albo taki wręcz, wiesz, jakieś nasycenie, coś takiego, nie? No i generalnie, jeżeli polskie filmy się różnią, to właśnie takim filtrem, troszeczkę pracą kamery, ale generalnie, jeśli chodzi o aktorstwo, jeśli chodzi o sposób opowiadania i tak dalej, to generalnie jest to tak 90-95% to samo. Bo my w ogóle chyba mamy w kraju coś takiego, że lepiej się nie wychylać poza ten pułap, bo jak się wychylisz, to masz tak... I na przykład mnie to jara u Komasy. Jak mnie wkurza parę rzeczy, ale jak pomiędzy kumplem a kumplem zawsze jest coś takiego, że coś cię wkurza, ale ja też nie boję się mu o tym powiedzieć, więc tak jakby mamy czystą relację. Ale generalnie ma w sobie taki wewnętrzny nacisk na to, żeby robić swoje. Zobacz jak... I ma rację, bo podał gdzieś taki przykład. Najwięksi reżyserzy na tym świecie, Scorsese i ci wszystkie Fellini to taki Włoch, znowu cholera Oscarów. Generalnie, każdy z nich się różni.
Każdy ma bardzo wyraźny styl. I na przykład teraz Ida, nie wiem czy kojarzycie film, na pewno nie, ja też go nie oglądałem, nie przejmujcie się. Generalnie jedyny film od, w historii polskiej od Kieślowskiego, w którym w Stanach czy w Kanadzie jarają się tak, że po prostu aż mają wypieki. Gadają o tym, jak jest zrobiony, jakie ujęcia, ten. Jest chyba w pierwszej 20 albo wręcz 15 najlepiej oglądanych filmów w Stanach w tym roku. Jest kandydatem polskim do Oscara, ma olbrzymią szansę na tego Oscara. Zrobił w Paryżu wynik chyba 10 razy lepszy niż w Polsce. W Polsce zdobył jakieś 100 z kawałkiem tysięcy, czyli no śmieszny wynik. A na świecie huczy o tym filmie. Jest robiony totalnie nie po polsku, ma ujęcia tak posrane, bo akurat niektóre ujęcia widziałem, które są totalnie obce. W Polsce ten film przeszedł tak, a na świecie się tym jarają. I to jest trochę tak, że w Polsce nie lubi się czegoś, wiesz, innego. My mamy swoje bezpieczne kino i nie wychodzimy. Tylko raz na pewien czas trafi się taki Kieślowski, który zrobi coś innego, niestety później umrze. czy wiesz? I mi się to na przykład podoba u Komasy. Ja nie wiem, czy jakbym robił ten film ja jako reżyser, to użyłbym zwolnień. Ja w nie wszystkie wierzę, bo musiałem to wszystko uwierzyć i on mi to tak wytłumaczył. Ja trochę kupuję te konwencje, więc mi się to podoba. Ale absolutnie rozumiem problem z tymi scenami, który jest. No bo jeżeli ktoś tak jakby nie lubi takiej konwencji, no to tego nie kupi, nie? Ale też cieszę się, że robi kino autorskie, no bo tak jakby tylko jakimś takim... Wierzę w to, że przekraczanie granicy daje rozwój. Tylko przekraczanie granicy, nie? To jest tak jak... Ja to wszystko sprowadzam do sportu, który jest mi strasznie bliski. Jak, wiem, powiedzmy, jesteś w stanie 10 pompek zrobić, nie? No i możesz robić te 10 pompek na każdym treningu i nie robić jednej dodatkowej, no ale będziesz stał w miejscu, nie? I tak samo jest w kinie, nie? Jak w momencie, w którym użyjesz odważniejszych środków, to jest szansa na to, że nagle się poszerzy horyzont. Jak pójdziesz krok dalej, tak samo jest z odkrywaniem świata we wszystkim. Ryzyko jest, równa się rozwój. A może nie tyle co rozwój, co szansa na rozwój, nie? Czy mówisz o oryginalności, że oryginalność jest ważna, ale ty lubisz być oryginalny jako aktor i znaczy, wiesz, odpowiadać oryginalnie? W wywiadach staram się... Nie, rozumiem. Znaczy, nie wiem, ja wierzę w to, że każdy z nas jest, wiesz, oryginalny. Każdy z was, jak tu siedzi, jest kimś innym, nie? I tylko teraz problem polega na tym, że albo będziesz tego bronił i nie będziesz się starał ubierać tak, jak wypada. Ja nienawidzę w ogóle słowa wypada i powinno się. To mnie tak zalewa krew, jak słyszę te dwa słowa, a znam pewną osobę, która mi to zawsze mówi. W każdym razie, od ciebie tylko... Ty masz już własny styl. Ty w momencie, w którym się urodziłeś, już miałeś w genach zapisane to, kim mniej więcej będziesz, jak będziesz czuł, jakie kolory będziesz lubił, jakie będziesz miał nawyki i tak dalej. Teraz tylko od ciebie zależy, czy ten styl zabijesz, czy nie. I ja jedyne, co mogę zrobić, jakby spierdzielić tą pracę, starając się iść pod media, starając się iść pod producentów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie robię tego, no ale cholera go wie. Czasem ludzie mają tak, że im już zaleje łeb sodową czy czymś takim i jakby tracą dystans do siebie i nie widzą tego, co robią źle. Liczę na to, że moi przyjaciele w razie czego mi zrobią i nagle zorientuję się, że coś jest ze mną nie tak. Ale póki co nie walczę o swój styl. Ja po prostu staram się zachowywać tak, jak się zachowuje całe życie. I jakby mam w nosie, jeżeli ktoś to odbiera jako styl indywidualny, super. Jeżeli nie... No mi to nie robi, że jeżeli że ktoś, o Boże, ty masz taki własny styl, no o Boże, mam własny styl. No nie interesuje mnie zdanie na tych kategoriach, nie? W ogóle jakby moje życie prywatne jest moim życiem prywatnym. I jakby ja, a swoje pojmowanie stylu zawodowego, czyli takiego, wiesz, po czym będzie mnie można rozpoznać w filmach i tak dalej, to tego nie chcę. Bo ja mam swoją pracę wykonywać dobrze i rzetelnie i tak jak umiem najlepiej. Jak będę wykonywał to jak najlepiej potrafię, no to... To też wszystko, o czym ja marzę i czego mnie nauczyli, w co wierzę. Na razie. A jeżeli będę tak to robił, uprawiał takie aktorstwo, bo to też chodzi o to, że ja jakby jestem odtwórcą raczej, nie? W sensie, że twórcą w jakimś tam sensie, ale też i odtwórcą. Aktorstwo polega na tym, że masz do zagrania Jacka Kowalskiego i masz zagrać Jacka Kowalskiego, jak Józef Pawłowski najlepiej potrafi. Ale generalnie ty jesteś tylko narzędziem. Oddajesz się tej sztuce, zapraszasz ją, no to jest takie trochę jak wywoływanie duchów może, nie wiem. No generalnie taka prośba o opętanie, prośba o szaleństwo, nie? Że prosisz o to, prosisz, robisz wszystko, żeby to przyszło. Jak to przyjdzie, to pozwalasz się temu prowadzić. I jeżeli... No i teraz jest stopień przygotowania, nie? Jak zaprosiłeś wystarczająco dobrze, jak przygotowałeś się na to opętanie tak jak należy, no to już cię poprowadzi najlepiej jak będzie mogło. Tylko musisz być na to otwarty i dać się temu let it go, nie?
I tak jakby wierzę w to, że w takiej uczciwości i podejściu rzetelnym do roboty jest jakaś tam szansa na to, żeby oddać temu tej postaci, którą robisz, tej sztuce, to na co ona zasługuje, nie? Tak samo ja wierzę trochę w to, że jak gram Stefana Zawadzkiego, no to on gdzieś tu jest, nie? Że on fizycznie był na tym planie, nie? Ja tylko codziennie rano musiałem wstać, zaprosić go do swojego życia na te 14 godzin i pozwolić mu stary prowadzić mnie. No to jest trochę tak, nie? No jakby Stefan Zawadzki jest fikcyjną postacią, ale generalnie prezentuje jakiś element historii prawdziwej. Bo tak jakby każdy element z filmu mógł się wydarzyć, nie? Tak jakby opowiadamy o czymś prawdziwym, więc ja wierzę w to, że on tu gdzieś był. Zresztą Michał Czechow tak pisze, że na początku najlepiej czytać scenariusz w myślach, później szepcząc, później troszkę głośniej, aż w końcu starasz się złapać ten dźwięk tej postaci. Bo chodzi o to, żebyś ją zaprosił, żebyś jej nie przestraszył na początku, nie? Tak samo w myślach, gadasz, wyobrażasz ją sobie, zadajesz mu pytania i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby ta sztuka przyszła. Jak ona przyjdzie, to ona zrobi za ciebie robotę, jeżeli ty tylko dasz jej wszystkie narzędzia, jakie potrafiłeś uzyskać. Wszystkie. No więc tak jakby w sztuce się nie boję o styl, bo chcę uprawiać zawód, tak jak ci powiedziałem. Że to tak jakby, ja muszę tylko się przygotować. No to jest tak jak przed fightingiem, nie? No tam wykonujesz ten okres przygotowawczy, tam trenujesz, a później wychodzisz na ring i to się już tak jakby na tyle, na ile się przygotowałeś, na tyle zawalczysz. No i, a jeśli chodzi o życie prywatne, to niech mi w dupę pocałują. No. Jeszcze ma jakieś pytania? Ja mam. Mówiłeś prawdę, że nie stawiasz sobie jakiegoś takiego punktu, gdzie chcesz być, nie wiem, za 2 lata, ale czy w ogóle masz jakąś taką rolę, którą chciałbyś koniecznie zagrać? Chyba mam jedną, która rzeczywiście mnie pociąga, ale to od takiego maleńkości to jest Ryszard III Szekspira. To bardziej jest chyba teatralnie, bo filmowo się raczej ciężko o takie realizacje. No i to jest, nie wiem czy wiecie, no domyślam się, że nie znacie tej sztuki, to jest o jednym z królów angielskich, co wyrżnął połowę swojej rodziny. Żebyś miał tam z ręką problem, miał garba, no generalnie taki porąbany typ, no i strasznie bym chciał jego zagrać. Dlaczego? Pytanie pomocnicze, dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Ja, broń Boże, nie zabieram nic dobrym postaciom, nic, bo tak jakby też mnie uwielbiam, tak jakby je, one są super, Romeo też jest świetny, kocham go, Julię też. Macbetha, Hamleta, wszyscy są świetni, tylko że jakby z takimi posrańcami mam coś takiego, że... Bo wiesz, to jest tak jak z człowiekiem, nie? Bo sam przeżyłem taki moment, gdzie raczej nie byłem miły dla świata. I jak sobie myślę o tym, to wiesz, ilość złożonych historii, które trzeba wymyślić, żeby usprawiedliwić takie zachowanie. Czym ten człowiek musiał nasiąkać od dzieciństwa? Jak on musiał być źle traktowany? I jakby wyzwanie, które masz do tego, żeby sobie to w głowie stworzyć, jest tak gigantyczne, bo jak grasz inaczej, jak grasz dobre postaci, to jest to łatwo tu jest o pokusę taką, że no dobra, dobre się łatwo gra. I łatwo jest tu jakby zawieść robotą, nie? Odpuścić trochę, albo coś takiego, nie? A trudne, jeżeli nie wykonasz tej pracy, to już na starcie wiedzą, że czegoś nie zrobiłeś. Więc to jest o tyle strasznie podniecające zadanie po prostu, że ogrom pracy, którą można tam wykonać przy tym człowieku, przy Ryszardzie, jest tak niebywale wielka, że chciałbym się z tym po prostu kiedyś zmierzyć, ale to jest, jeszcze jestem za młody na to, na szczęście. Za jakieś 10 lat może bym gdzieś miał szansę. No. Ja mam pytanie, czy po wszystkich tych lekturach dotyczących powstania wyrobiłeś sobie zdanie na temat decyzji o samym wybuchu, ponieważ jak wybuchają no od powstania właściwie dyskusje o powstaniu warszawskim, to nie spierają się dyskutanci o żołnierzy. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że się bezprzykładnym męsem wykazali, że nigdy tak mężnego wojska nie było w historii, to pojawiają się tego nieuzbrojonego, a walczącego tyle czasu. Natomiast dyskusje dotyczą decyzji wybuchu Komendy Głównej AK. Czy znaczy, tam masz, znaczy problem polega na tym, że jeszcze wciąż to nie do końca jest wyjaśnione, bo tak samo jest problem z Okulickim i tak dalej, w sensie o komunikat z rządem w Londynie i tak dalej. Tam jest od cholery wciąż znaków zapytania. Ja nie czuję absolutnie wewnętrznej potrzeby na to, żeby sobie na to odpowiadać. Jedyne, o czym marzę, to żeby jakby czerpać z nich. Bo nic mi nie da nawet, patrząc na to tak fizycznie i praktycznie, nic mi nie da odpowiedź na to pytanie. Ja z tego nic nie zaczerpnę. To mi nie da żadnych wniosków na przyszłość, poza tym, że nie wiem, że byli głupi, bo wywołali to powstanie. Więc ja jedyne, co mogę zrobić, to czerpać od tych ludzi, co tam walczyli, co nimi powodowało. Mogę czerpać sobie przede wszystkim właśnie z podziemia, jak one funkcjonowało, z lojalności, z tajnych kompletów i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę szukać rzeczy, na których mogę się rozwijać i kwitnąć, a nie takie, które tak jakby są albo za darmo, albo wiążą się z kłótnią.
A niestety my w Polsce jeszcze chyba, albo generalnie chyba na świecie tak jest, że trochę nie potrafimy rozmawiać na te tematy, a u nas w kraju jest tak, że jesteśmy już, że jak, dobra, to pogadajmy sobie o decyzji o powstaniu i ruszają byki na siebie, jakby nie posłuchają się, a już się będą tłukli. Więc ja nie chcę być elementem tej dyskusji, w ogóle w mediach nigdy chyba na to pytanie, no chyba, no tak mi się wydaje, nie odpowiedziałem na to pytanie, bo też uważam, że to jest głupie. Bo tak jakby chciałbym, żebyśmy na początku zrobili, wykonali całą pracę, jeśli chodzi o takie wnioski twórcze. Jak wykonamy to już i do tego wcielimy w to życie, no to wtedy, dobra, mamy przerwę, wykonaliśmy robotę tą taką słuszną, no to sobie pogadajmy o tej decyzji. A my zamiast na początku wykonać tę twórczą, taką pozytywną pracę związaną z Powstaniem Warszawskim, zaczynamy od tego, co nas podzieli i generalnie zdystansuje tak cholernie i będzie podział znowu. A my chyba cierpimy w tym kraju na to, że nikt tu się nikogo nie słucha. Nikt nie chce słuchać drugiego i moja mama świetną rzecz nam robiła, bo nas była piątka w domu, no więc my generalnie tam okłótnie było trochę dość łatwo. A jeśli chodzi o pogodzenie, to strasznie trudno. Więc ona nam zawsze przykutnie powtarzała, bądź mądrzejszy, odpuść. No ja w tej dyskusji chcę być tym mądrzejszym, choć raz w życiu, który odpuści i tak zajmie się tym, czym warto po prostu. Jakby tego też mi powstańcy nauczyli. Oni w ogóle nie mają potrzeby dyskutowania o tej decyzji, nie? Albo jak już ktoś im zarzuca, to było złe i tak dalej, to nie gadają na spokojnie. Jakby tego też chcę się od nich nauczyć. Ale póki co nie czuję absolutnie potrzeby odpowiadania na to pytanie. Nie widzę sensu. Z całym szacunkiem. Los robi. Okej, ja? Tak. A czy masz jakiegoś swojego ulubionego aktora, z którego bierzesz przykład? Nie. Nie mam czegoś takiego jak wzorów, na zasadzie wiesz, że o kurna, chcę być jak, nie wiem, Al Pacino czy ktokolwiek, nie? Mam coś takiego, że inspirują mnie pewne zachowania, ale bardziej, że ktoś jest dla mnie jakimś takim, nie wiem, mnie chyba inspirują historie. Na przykład Michail Czechow, czyli ten reformator, o którym mówiłem, napisał taką świetną książkę Życie aktora. I tam pisze o tym, jak był alkoholikiem, jak przez 2 lata w zasadzie nie wychodził z domu, tylko walił budę. I tak dalej, i tak dalej. Pisze o takim upadku sztuki w nim, nie? Jak zabił w sobie sztukę. I to jest tak, i mnie bardziej inspirują takie rzeczy. Nie inspiruje mnie aktor jako twórca, że o Jezu, tylko inspiruje mnie jego dzieło. Nie inspiruje mnie malarz, tylko to, co on namalował, nie? Mam takie filmy, które mnie dotknęły albo we mnie zostały, choć to się strasznie rzadko zdarza. I to mnie bardziej porusza, nie? Ja nie potrafię odbierać, ja tak samo na filmy, jak moi znajomi zaczynają z tego świata filmowego, siadają, no w tym filmie takie kolory, coś tam. A ja w ogóle na to nie, na przykład nie zwracam uwagi. Ja nie wiem, nie mam bladego pojęcia, o czym oni mówią. Ja odbieram na przykład filmy, póki co, może to się zmieni niebawem, jak już ogarnę w ogóle super świetnie ten zawód, to odbieram je tylko i wyłącznie emocjonalnie. Tylko i wyłącznie. Patrzę na to jak na historię, którą przeżywam, tam krzyczę coś, gadam z tym filmem i tak dalej, nie? Ale nie patrzę na to jak na jakiś taki materiał techniczny. I to jest właśnie ten problem z filmami, w których ja gram, że ja na nie raczej nigdy nie spojrzę jak na film. No, ale generalnie inspirują mnie raczej filmy, nie? Niż same postaci, taki fizyczny człowiek, nie? A który ma... A dobra, no to... Nie, ja mam też z kolei bardziej takie pragnienie, żeby moje filmy zawsze miały szansę na misyjność, żeby zawsze była szansa na to. Chciałbym robić i tak, znaczy inaczej, mam pragnienia takie, wiesz, na zasadzie jakichś takich ideałów zawodowych, żeby mieć zawsze czas na przygotowanie się do pracy, żeby zawsze być uczciwy w stosunku do widza, czyli zawsze wykonać dobrze, znaczy najlepiej jak potrafisz swoją robotę. Chciałbym pracować z reżyserami, którzy słuchają, ale też, którzy potrafią kuchnąć, ale czuć się przy nich bezpiecznie, bo to jest strasznie ważne, przynajmniej dla mnie, bo ja potrafię się, wiesz, zdenerwować i wtedy już jest gorzej. A więc kocham reżyserów, przy których czuję się bezpiecznie, ale też ja tak mało filmów w życiu widziałem, że nie jestem ci w stanie odpowiedzieć. Ja w ogóle mam problem z nazwiskami, więc nie pamiętam zazwyczaj tych nazwisk reżyserów. Tak, no, tak, żeby być szczerym. A jeśli chodzi o aktorów, no to ja znam tylko tych, których, wiesz, z którymi pracowałem, no i jakby nie spotkałem takich, z którymi mi się źle na razie pracowało. No może jeden. A tak prywatnie to co sądzisz o samym powstaniu? Bo jakby odgrywałeś rolę... Na zasadzie czy ma sens, czy nie ma? Czy, no bo to zdania są podzielone, ludzie, prawda, są w takich obozach. No to ja cię odsyłam do tego, co powiedziałem przy decyzji, wiesz? Bo
raz, że ja nie musiałem na to pytanie odpowiadać prywatnie przy pracy, nie? Bo chodzi o to, że odpowiadałem jako Stefan Zawadzki, a nie jako Józef Pawłowski. A jeśli chodzi o prywatnie, to tak jakby to jest wciąż ten temat, że ja tak jakby nie chcę sprowadzać powstania do tego, czy one miało sens, czy nie miało sens. Tak jakby w nim jest znacznie więcej niż sama ta deklaracja czy decyzja. I jakby chcę tą głębię, jakby w tę głębię chcę wchodzić, a nie kurna zostać na tym pierwszej warstwie, gdzie kurna, która mi zamknie szansę na więcej, nie? No dobra. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Głównie my, a ja mam tu swojego partnera do dyskusji, z którym tutaj dyskutuję, słucham. My to mniej więcej razem wymyśliliśmy z Jankiem. Później to ćwiczyłem z taką panią, nie pamiętam jak się ona nazywała. Ale generalnie chodzi o to, że to jest tak jakby... O kurna, z kim to było? Chyba z jakiegoś filmu czy coś takiego. Był typ, który wkręcał swojego syna... Jak się nazywał ten film? No nieważne. Który wkręcał swojego syna, że są w obozie, oni byli Żydami i wkręcał, że to jest zabawa. Życie jest piękne. Tak, że oni budują. I chodzi o to, że mniej więcej o taki trochę, to jest mniej więcej ten temat opiekuńczości. Że jakby starasz się temu dzieciakowi, który wie, że żyje w koszmarze, ta matka żyje w koszmarze, to też chodzi o to tak jakby co było, co jest przed filmem, co tam się wydarzyło w naszej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Że on tym pożegnaniem, raz, że się żegna, co jest ważne, te słowa się mówi, że jak mówisz do kogoś żegnam, to się żegnasz z nim na zawsze. Jakby te pożegnania w cudzysłów. Chodzi o to, żeby jak. Bo tam za każdym razem jak wychodziłeś, mogłeś już nie wrócić. Więc chodziło o osłodzenie matce, która wiesz, totalna skiza, że on nigdy nie wróci, ale żeby jej osłodzić trochę to pożegnanie. Dwa, żeby chłopakowi dawać promyki. Dlatego on się nim tak strasznie zajmuje, dlatego o niego dba i tak dalej, bo to jest jego oczko w głowie, bo mu ojciec żegnając się, tam jest taka scena, że tam wyjmuje to zdjęcie, nie? I tak masz się opiekować mamą tak samo, wiesz, tak? Jakby ta scena, przy którym ja się z nim żegnam po raz ostatni tam. To też jest tak jakby walczyliśmy o to, żeby w naszym emocjonalnym rozumieniu tej sceny to było emocjonalnie taka sama scena jak moje pożegnanie z moim ojcem i z ojcem tego szczyla, jak ten szedł właśnie walczyć w trakcie kampanii wrześniowej, nie? Tak jakby opiekuj się matką, dlatego ja też opiekuję się matką i bratem, bo mi ojciec kazał, a tam było tak, że wola ojca jest święta, nie? Ale tak jakby te każde wyjście do roboty jest jakby pożegnaniem, bo tam nigdy nie wiedziałeś, czy wrócisz, nie? Więc to jest taki background tego, a dlaczego tak tańczył? No bo w domu się tak było. Tak sobie wymyśliliśmy, że jak byli mali, to on z matką jeździł, bo mieli, wtedy mieszkali na Różanej, to jest na Mokotowie taka ulica, to były takie tereny trochę oficerskie. Tam rodziny wojskowe wtedy jeszcze w międzywojniu były takie, wiesz, to był total. Był total, jeśli chodzi, wiesz, klasy społeczne, nie? To był wojskowi, no bo Piłsudczycy, no wiesz, generalnie byliśmy to krajem trochę takim militarnym. Wiesz, gdzie no, dzięki Piłsudskiemu, no, tak, wiesz, to było bardzo, bardzo, bardzo byli cenieni ci ludzie. No więc generalnie oni mieli wielkie mieszkanie, służącą, w domu się tam wygłupiał z matką, która była aktorką, no i tak jakby tych wszystkich stepów i tak dalej nauczył się od mamusi, a wtedy Chaplin też już był, nie? Bo to też jest sprawa, że na przykład sobie sprawdzaliśmy, czy już mógł zobaczyć mój bohater Chaplina, nie? Czy mógł wiedzieć, czy mógł znać te ruchy od niego. No i mógł. Tego ci nie powiem. Wiem, że mogę ci powiedzieć, że miałem cholerne problemy ze Stefem na początku. Myślałem, że zabiję tę panią. A jeszcze wam powiem gorszą rzecz. To jest akurat totalna prywata. Byliśmy z Anią dwa dni przed zdjęciem. Anią Próżniak. No ja mam coś takiego, że mi się czasem wyłącza mózg. No tak już mam. No i ją w momencie coś tam tańczyliśmy razem, wydurnialiśmy się. Ja w momencie wziąłem na ręce coś, tak z nią zacząłem, tak sobie nią wziąłem i tak zacząłem ją kręcić. No i tam było jedno takie kółko metalowe, wiesz, opuścili je, takie na którym te kobiety tańczą i tak dalej, nie? Więc no strasznie ciężkie. Ja ją tak wziąłem, tak kręcę, taki BUM! Ania ma za dwa dni, tak, czy tam za trzy dni zdjęcia, a to nagle taka pół piłki tenisowej się zrobiło i to był straszny moment, bo czułem, że ona chce mnie zabić, ale na szczęście szybko uciekła. Ale generalnie, no widzisz, no to jest bardziej moje wspomnienie w związku z ulubionym ruchem. Ale poczułem grozę wtedy, o Jezus. Straszne to było. No. To jaka scena była dla ciebie najtrudniejsza do zagrania w tym mieście? Kilka, wiesz. To jest tak też, że jak tam się zaczyna taki okres, będzie.
tam masz taki moment, od którego już tak jakby jestem tak raczej za szyby, nie? Tak jakby mózg mi się rasuje aż do samego końca. No i powiedzmy, to jest ten okres, gdzie było mi coraz ciężej, nie? Bo tak jakby chodziło o to, żeby utrzymać ten moment, żeby się nie rozpraszać, żeby z nikim się nie kontaktować, żeby być tylko w filmie i tylko w filmie, nie? No więc tak jakby tam raczej jest okres, gdzie było mi coraz ciężej, a niż konkretna scena, nie? Bo to większość filmów jest zbudowana na tym, że masz film, idzie akcja, idzie moment pomiędzy i rozwiązanie, nie? A tu masz tak, że idzie no ale jak samo powstanie, nie? Powstanie trochę tak wyglądało, że miałeś tu, później walnęło pierwszy strzał, gdzie zginęło prawie połowa powstańców generalnie z całej sumy. Później miałeś ten tydzień fajny, później coraz gorzej, aż w końcu piekło, nie? Więc generalnie tak trochę ten film jest w takim rytmie powstania, jak one wyglądało. Więc wraz z tym jakby nasze emocje też były takie, że no, chcąc nie chcąc, musiały też trochę iść tak. Chciałem się zapytać o pewną niejasność, przynajmniej dla mnie, z filmu Miasto 44, co do Biedronki. Zginęła. Jakbyś zobaczył to ostatnie ujęcie, bo to jest ten problem, że jakby widz już, bo już jesteś wtedy w głowie przy napisach i już oddychasz, nie? Bo to jest tak, że trochę zrypaliśmy, moim zdaniem, to jest na przykład jedna techniczna, nasz błąd moim zdaniem, że nie ma jeszcze, bo jest bliski i później jest ogólny. I powinno być coś jeszcze pomiędzy, bo na bliskim ona tam jest przez chwilę, a już w ogólnym jej nie ma, już siedzę sam. Przy czym większość ludzi już tam nie ma siły na to, żeby na to popatrzeć, bo jest po prostu za daleko, więc niektórym to niestety ucieka, to jest dość ważne. No, ale no tak się zdarza. No, ale generalnie nie przeżyła. Nie przeżyła. Mam jeszcze jeden prezent, tylko gdzie jest Ines? Jaki prezent? A taka tradycja jest spotkań z tymi osobami, karykatura. Są nam naszymi gościami, więc... O Jezu, jak jestem piękny!